Straty w transformatorze. Straty w transformatorze głośnikowym mają kilka elementów, które wymagają indywidualnego rozważenia. Są to po pierwsze straty mocy wynikające z ustawienia pola magnetycznego w żelaznym rdzeniu i straty te mają dwa składniki. Pierwszy z nich to strata z histerezy, a drugi straty z prądów wirowych. Po drugie straty mocy wynikające z przepływu prądu w przewodzie miedzianym w uzwojeniach pierwotnych i wtórnych. Po trzecie, przy dolnej granicznej częstotliwości transformator zmienia kierunek części dostępnego prądu z obciążenia. I po czwarte, na końcu zakresu o wysokiej częstotliwości transformator ogranicza prąd, który może być dostarczany do głośnika przez lampy. W pierwszej kolejności omówione zostaną straty żelaza. Zmienne pole magnetyczne w żelaznym rdzeniu wymaga ciągłego dostarczenia mocy, aby przezwyciężyć tarcie magnetyczne związane z ciągłą reorientacją podstawowych cząstek magnetycznych wzdłuż linii strumienia, gdy polaryzacja przepływającego w uzwojeniu prądu zmienia się co pół cyklu. Zobrazowanie procesu zostanie ułatwione, jeśli przyjmiemy, że obwód żelaznego rdzenia składa się z wielu milionów maleńkich magnesów trwałych. Gdy prąd płynący w uzwojeniu pierwotnym zmienia kierunek, wszystkie poszczególne mikroskopijne magnesy trwałe odwracają swój kierunek i należy im dostarczyć pewną moc, aby pokonać ich mechaniczny opór na zmianę tej orientacji. Ta strata mocy pojawia się jako ciepło w rdzeniu żelaznym w taki sam sposób jak moc utracona w wyniku tarcia mechanicznego pojawiająca się jako ciepło. Bardziej szczegółowe badanie pokazuje, że straty z histerezy są wprost proporcjonalne do częstotliwości sygnału i gęstości strumienia podniesionego do potęgi 1,6. Częstotliwość odpowiada częstotliwości sygnału audio i nie może jej zmienić, ale straty na skutek histerezy można zminimalizować przez roboczy przekrój rdzenia transformatora przy niskiej gęstości strumienia magnetycznego. Straty wiroprądowe są drugim składnikiem strat żelaza i okazały się proporcjonalne do gęstości strumienia do kwadratu i częstotliwości do kwadratu. Ich pochodzenie jest interesujące. Bardzo wcześnie w obecnej dyskusji zauważono, że siła elektromagnetyczna była indukowana w zwojach cewki przez zmienne pole magnetyczne przepływające przez cewkę. Patrząc ponownie na rysunek piąty, można zauważyć, że sam rdzeń żelazny tworzy duży, pojedynczy zwój, a zatem prąd będzie miał tendencję do płynięcia po kołowej ścieżce przez sekcję rdzenia żelaznego pod kątem prostym do kierunku pola magnetycznego. Ze źródła jest pobierana energia, żeby pokryć straty I kwadrat R z powodu tego prądu płynącego w ścieżce żelaznego rdzenia. Prąd cyrkulujący, a tym samym straty, można zmniejszyć przez zwiększenie rezystancji ścieżki pokonywanej przez prąd, co jest wynikiem podzielenia obwodu żelaznego na cienkie blachy, tak zwane laminowanie. Tak, że krążący prąd musi przejść przez styk o stosunkowo wysokiej rezystancji między warstwami. Zauważono również, że straty są proporcjonalne do gęstości strumienia do kwadratu, a zatem można je znacznie minimalizować, projektując transformator do pracy z niską gęstością strumienia. Straty w miedzi nie wymagają opisu. Jeśli prąd o natężeniu I amperów płynie w rezystancji R ohmów, wówczas całkowita strata mocy I kwadrat R jest rozpraszana w postaci ciepła w rezystancji. W transformatorze audio występują straty mocy w uzwojeniu pierwotnym z powodu prądu sygnału i z powodu prądu wymaganego do pokrycia strat żelaza. W uzwojeniu wtórnym występują straty spowodowane prądem sygnałowym przepływającym wokół obwodu cewki drgającej głośnika. Pełniejsza analiza pokazuje, że wszystkie straty nie są wyjaśnione tak prosto jak w tej wstępnej dyskusji, ale wyjaśnienie jest dość wystarczające na tym etapie. Straty zgrupowane razem w punkcie trzecim są nieco bardziej trudniejsze do zrozumienia, ale problem został znacznie złagodzony dzięki wprowadzeniu równoważnego obwodu, techniki często używanej w badaniu obwodów lampowych. Podstawowym praktycznym obwodem transformatora głośnikowego w obwodzie niesymetrycznym, czyli anodzie pojedynczej lampy, jest obwód z rysunku pierwszego. Pierwszym krokiem w tworzeniu obwodu zastępczego jest usunięcie wszystkich elementów, które nie mają wpływu na charakterystykę częstotliwości sygnału w obwodzie. Celem jest uproszczenie obwodu przez zredukowanie go do podstawowych elementów,
tak aby wpływ każdego komponentu był lepiej widoczny i zrozumiany. Choć wydaje się to drastycznym krokiem, wszystkie obwody wysokiego napięcia można usunąć. Rzeczywiście, gdy rozważa się działanie lampy i transformatora, cały obwód lampa-lampa, rezystor polaryzacji i jego kondensator bocznikujący, kondensator siatkowy i rezystor siatkowy można usunąć i zastąpić pojedynczym rezystorem o wartości równej oporowi wewnętrznemu RA w warunkach pracy. Jednak lampa jest urządzeniem aktywnym, ponieważ wytwarza moc sygnału i dlatego do naszej rezystancji RA musimy dodać generator, który, jak możemy założyć, wytwarza taką samą moc jak lampa. Po wykonaniu tej czynności cały obwód wewnątrz kreskowanego pola można zastąpić dwoma elementami z rysunku 6b, rezystorem RA i generatorem, przy czym ten generator nie posiada rezystancji wewnętrznej i jest w szeregu połączony z oporem RA. Sam transformator wyjściowy jest trochę bardziej kłopotliwy. Praktyczny obwód to obwód z rysunku 4A. Dwa oddzielne uzwojenia połączone żelaznym rdzeniem, gdzie drugie uzwojenie oddaje moc do głośnika. Można zaczynać stwarzanie substytutu rezystora RLS cewki drgającej, aby uzyskać układ z rysunku 4B. Ale w tej chwili następny krok, który poczynimy, będzie musiał dostać pewną dozę kredytu zaufania do późniejszej weryfikacji. Przekładnia transformatora, zwykle oznaczamy ją symbolem N, nie ma wpływu na charakterystykę częstotliwościową, więc aby uniknąć mnożenia przez nią każdej impedancji, prościej jest założyć, że stosunek zwojów wynosi 1:1, czyli dwa uzwojenia mają równą liczbę zwojów. Jak widzieliśmy wcześniej w tej dyskusji, rezystor obciążający, powiedzmy 1000 ohmów, podłączony do uzwojenia wtórnego transformatora 1:1, ma dokładnie taki sam wpływ, jak ten sam rezystor podłączony przez uzwojenie pierwotne, przynajmniej na końcu niskiej częstotliwości zakresu audio. Praktyczny obwód został teraz zredukowany do znacznie prostszego obwodu z rysunku 6C. Transformator i cewka drgająca głośnika są zredukowane do rezystora RL i równoległej indukcyjności LP. Przy czym indukcyjność ta jest taka sama jak w uzwojeniu pierwotnym transformatora mierzonym przy jakiejś niskiej częstotliwości audio z otwartym obwodem uzwojenia wtórnego. Jeśli założymy, że generator wytwarza stałe napięcie na wszystkich częstotliwościach audio, zmiany napięcia na RL i LP będą przebiegać dokładnie według tego samego prawa, co zmiany częstotliwości napięcia na cewce głośnika w praktycznym obwodzie. To jest uproszczenie, którego potrzebujemy. Nawet bez umieszczania wartości RL łatwo jest zobaczyć rodzaj odpowiedzi częstotliwościowej, która zostanie uzyskana przy niskich częstotliwościach i zorientować się, jakie kroki projektowe są niezbędne do uzyskania płaskiej odpowiedzi. Gdy generator albo oscylator częstotliwości audio jest ustawiony na częstotliwość bliską zeru, prąd będzie przepływał wokół obwodu, a napięcie generatora będzie rozpraszane na RA szeregowo z równolegle łączonymi RL i LP. Napięcie na RL i LP będzie miało tylko niewielką część całkowitego napięcia generatora dla reaktancji LP, czyli XL równe 2πf LP będzie małe. Wraz ze wzrostem częstotliwości generatora reaktancja LP wzrośnie. Jest wprost proporcjonalna do częstotliwości, więc przy pewnej wyższej częstotliwości reaktancja będzie znacznie wyższa niż RL. Przy tej częstotliwości i powyżej tej częstotliwości indukcyjność LP może zostać usunięta, ponieważ nie ma ona wpływu na działanie obwodu, a obwód składa się wtedy z generatora i dwóch rezystorów RA i RL. Przy tych częstotliwościach obwód zastępczy RA będzie taki jak na rysunku 6D i napięcie wyjściowe będzie wyraźnie takie jak w tym wzorze. I będzie stałe przy tej wartości przy wszystkich wyższych częstotliwościach. Chociaż zwróćcie uwagę na późniejszy komentarz dotyczący odpowiedzi na wysokie częstotliwości. Wymagania dotyczące płaskiej odpowiedzi są teraz dość jasne. Induktancja LP powinna być dostatecznie wysoka, aby zapewnić, że nie będzie ona bocznikować prądu od RL, ponieważ gdy prąd w RL spada, napięcie na RL spada i odpowiedź częstotliwościowa zaczyna się pogarszać.
Bardziej techniczni widzowie zobaczą tutaj błąd w tym rozumowaniu. Przy tych niskich częstotliwościach, w których reaktancja LP jest niska w porównaniu z RL, całkowita impedancja obwodu spadnie, a prąd pobierany z generatora stałego napięcia wzrośnie, a tym samym będzie miał tendencję do utrzymywania stałego napięcia na RL i LP. Szczegółowa analiza pokazuje, że ten efekt kompensacyjny można dokładnie uwzględnić przy założeniu, że rezystancja generatora ma wartość mniejszą niż opór RA i w rzeczywistości jest równa oporowi wewnętrznemu lampy RA i podłączonym równolegle oporze obciążenia RL. Obwód zastępczy redukuje się następnie do tego z rysunku 6E i ma taką samą zależność napięcie-częstotliwość dla V0 przez VI, jak znacznie bardziej złożony obwód z rysunku 6A. Przekonaliśmy się, jak skuteczna jest praca z obwodami zastępczymi, czy schematami zastępczymi. Różnie to się mówi, znaczenie mają to samo. W prostym obwodzie, jakim jest obwód z rysunku 6E, można dość łatwo zauważyć, że V0 będzie zbliżać się do VI, gdy reaktancja LP staje się duża w stosunku do rezystora RG. Reaktancja XL równa 2πf LP jest wprost proporcjonalna do częstotliwości, a zatem z pewnością trudno będzie utrzymać duży XL w porównaniu z RG, aż do bardzo niskich częstotliwości, jak na przykład kilka herców. Przy zastosowaniu transformatora nie ma alternatywy do zaakceptowania odpowiedzi częstotliwościowej, która spada przy niskiej częstotliwości. Ale częstotliwość, przy której zaczyna się spadek, można przesunąć w dół do dowolnej pożądanej częstotliwości, zwiększając wartość LP. Z powodów, które wyjaśnimy później, za częstotliwość odcięcia zwykle przyjmuje się tę częstotliwość, przy której reaktancja LP jest równa rezystancji RG, czyli częstotliwość, przy której moc wyjściowa jest zmniejszona o 3 dB. Jest to raczej arytmetyczne uproszczenie, a nie punkt w zakresie częstotliwości, w którym występuje znaczne odcięcie, ponieważ moc wyjściowa spada tylko w tempie 6 dB na oktawę. Kształt pasma przenoszenia, czyli relacja między stosunkiem V0 do VI a częstotliwością, jest kontrolowana stosunkiem XL do RG, a zatem jest niezmienna. Wszystkie transformatory wyjściowe mają ten sam kształt odpowiedzi częstotliwościowej, ale dobry transformator osiąga swoją wartość poziomu przy bardzo niskiej częstotliwości, podczas gdy słaby transformator nie osiąga swojej płaskiej wartości, dopóki nie zostanie osiągnięta znacznie wyższa częstotliwość. Dogodniej jest wykreślić tę uniwersalną odpowiedź w postaci pojedynczej krzywej z rysunku 7, gdzie F0 jest częstotliwością, przy której reaktancja XL dla LP jest równa rezystancji RG. Z tego widać, że przy tej częstotliwości granicznej, gdzie FI do F0 jest równe 1, strata wynosi tylko 3 dB, ale przy połowie tej częstotliwości strata wynosi już 7 dB. Pewien realizm jest przedstawiony przez przyjrzenie się rodzajom wartości pierwotnej indukcyjności LP, które są wymagane w praktyce, aby uzyskać płaską odpowiedź częstotliwościową. Dwie lampy EL34 użyte we wcześniejszym przykładzie wymagają obciążenia anoda do anody na poziomie 3400 ohmów i mają podaną rezystancję RA 15000 ohmów. To w stopniu przeciwsobnym efektywną rezystancję źródła można przyjąć jako 30000 ohmów. Jest to około 10 razy więcej niż wymagane obciążenie anoda-anoda. Jest to relacja typowa dla tetrod i pentod, co powoduje, że efektywna rezystancja generatora RG wynosi 3000 ohmów, tylko nieznacznie mniej niż wymagane obciążenie od anody do anody, czyli 3400 ohmów. Jeśli zdecydowano się na spadek 3 dB przy 50 Hz, reaktancja indukcyjności uzwojenia pierwotnego LP musi również wynosić 3000 ohmów przy tej częstotliwości, a LP wynosi około 3000 razy w nawiasie 2π razy 50, koniec nawiasu, czyli jest równa 10 Henrów. Jeśli punkt 3 dB musi mieć wartość 10 Hz, to indukcyjność musi być 5 razy większa, a w naszym przypadku 50 Henrów. Omówmy sobie praktyczny projekt. Na konkretnym przykładzie warto obliczyć liczbę zwojów i wielkość transformatora potrzebną do uzyskania sugerowanej indukcyjności pierwotnej. Dowolną wymaganą wartość indukcyjności można uzyskać na dwa sposoby.
mała liczba zwojów na dużym żelaznym rdzeniu lub duża liczba zwojów na małym żelaznym rdzeniu. Duży rdzeń i kilka zwojów powinny skutkować niewielkimi stratami mocy sygnału i wysoką ceną, przy czym sytuacja odwrotna będzie prawdą, jeśli stosuje się mały rdzeń i dużą liczbę zwojów. Wybór rozmiaru rdzenia jest więc nieco arbitralny, chyba że można określić dopuszczalną stratę mocy. Analiza ofert niektórych wiodących producentów przeprowadzona przez autora artykułu pokazuje, że ich wysokiej jakości transformatory mają całkowitą objętość około 2 cali sześciennych na watt. Co sugeruje, że 100 z laminatów 1,5 calowych pokazanych na rysunku 8 będzie obsługiwał 20 W, chociaż jest to punkt, który zostanie dokładnie sprawdzony na późniejszym etapie, gdy będziemy omawiali zniekształcenia. Indukcyjność cewki nawiniętej na zamkniętym rdzeniu jak na rysunku 3 oddaje się, ale tylko w przybliżeniu, przez wzór oznaczony cyfrą 3, który widzicie na ekranie. I tutaj T oznacza liczbę zwojów, a pole przekroju rdzenia, mi oznacza przenikalność materiału rdzenia, L długość ścieżki strumienia, wszystkie rozmiary w calach. Wszystkie czynniki, które pojawiają się w tym wzorze, są jednoznaczne z wyjątkiem mi, przenikalności materiału rdzenia, co jest trudne do określenia, ponieważ przenikalność dowolnego ze zwykłych materiałów rdzenia jest funkcją gęstości strumienia rdzenia. Typowe różnice przenikliwości wraz z gęstością strumienia zaczerpnięte z kart danych w kartach katalogowych producentów zilustrowano na rysunku 9, ale doświadczenie pokazuje, że te wartości przenikliwości nie są osiągane w warunkach roboczych. Dane dla tych krzywych są niezmiennie pobierane na próbkach pierścieniowych bez szczelin powietrznych i po wyżarzaniu. Zaś rdzenie są składane z laminatów z tego samego materiału i one są rzadko wyżarzane po wykrawaniu. Następnie są składane ze szczelinami powietrznymi, które są małe, ale są nieuniknione. I ostatecznie są wykorzystywane w transformatorach, które przenoszą małe, niezrównoważone prądy anodowe. Wszystkie te elementy są ważnymi czynnikami zmniejszającymi przenikalność poniżej wartości pobranej z próbki pierścieniowej. Czyli dane katalogowe różnią się od złożonego rdzenia. Bardziej realistyczne jest użycie wartości przenikliwości o połowę niższych od odczytanych na rysunku 9, gdy będziemy obliczać indukcyjność na podstawie równania trzeciego. Widać, że przenikliwość zmienia się około 5-krotnie w zakresie gęstości strumienia od 200 do 500 gaussów. Indukcyjność uzwojenia pierwotnego będzie również zmieniać się wraz z gęstością strumienia o ten sam 5-krotny współczynnik. Tak, że odpowiedź częstotliwościowa będzie się zmieniać wraz z mocą wyjściową, chyba że indukcyjność przy jakiejś małej gęstości strumienia jest wystarczająca do utrzymania płaskiej odpowiedzi. Wybór odpowiedniej gęstości strumienia i związanej z nią wartością przenikliwości jest w pewnym sensie arbitralny, ale jeśli stosuje się wartość 1500 odpowiadającą gęstości rdzenia 500 gaussów, ostateczna wydajność będzie prawdopodobnie bardzo akceptowalna. Jednak problem gęstości rdzenia pojawi się ponownie, gdy będziemy rozważać zniekształcenia harmoniczne. Biorąc pod uwagę wartość 2 cali sześciennych na watt, można by się spodziewać, że stos laminatów o wysokości 1,5 cala, pokazanych na rysunku 8, z łatwością poradzi sobie z 20 watami. Przekrój rdzenia stosu 1,5 calowego wynosi około 1,5 cala kwadratowego, a długość ścieżki strumienia w żelazie 8 cali. Wstawienie tych wartości do równania trzeciego pokazuje, że około 1100 zwojów jest potrzebnych do uzyskania indukcyjności 10 hendrów, podczas gdy 2400 zwojów jest potrzebnych do uzyskania 50 hendrów. Kiedy później będziemy rozważać zniekształcenia harmoniczne, zostanie wykazane, że ogólnie rzecz biorąc, pierwotna indukcyjność wymagana do utrzymania zniekształceń harmonicznych na akceptowalnie niskim poziomie automatycznie zapewnia dobrą odpowiedź częstotliwościową. Określona liczba zwojów może być nawinięta na rdzeń jako pojedyncza cewka z uzwojeniami wtórnymi nawiniętymi na tej cewce jak na rysunku 10. Chociaż nie jest to zwykłą praktyką, gdy wymagany jest transformator o wysokiej jakości. Dlaczego nie przyjęto tej prostej, a zatem niedrogiej konstrukcji? Odpowiedź jest taka, że względne rozmieszczenie 2 uzwojeń na rdzeniu ma wpływ na wydajność w zakresie wysokich częstotliwości, co jest aspektem problemu projektowego, który można teraz rozważyć. Najlepiej podejść do tego, wracając do pierwszej części tej dyskusji dotyczącej doboru przekładni zwojowej.
Stwierdzono wtedy, że cały strumień magnetyczny wytwarzany przez uzwojenie pierwotne pracował w całej objętości rdzenia i tym samym łączył ze sobą obie cewki. Biorąc pod uwagę stosunek zwojów i liczbę zwojów, założenie to jest całkowicie słuszne, ale gdy badane jest działanie wysokiej częstotliwości, założenie to należy uściślić. W prostym przykładzie z rysunku 11 linie strumienia magnetycznego wychodzące z górnej cewki mają dwie alternatywne ścieżki, którymi mogą podążać z powrotem, żeby wejść od dołu cewki. Zaprojektowana ścieżka przebiega przez żelazny rdzeń, czyli ścieżkę, po której przechodzi ogromna większość strumienia magnetycznego. Jednak bardzo mała część całkowitego strumienia wycieka z żelaza i podąża ścieżkami w powietrzu, jak wskazano, w wyniku czego cały strumień uzwojenia pierwotnego nie łączy się ze wszystkimi zwojami uzwojenia wtórnego. W dobrym transformatorze aż 99,9% strumienia z uzwojenia pierwotnego łączy się z uzwojeniem wtórnym, ale głównie ta 0,1% jest odpowiedzialna za większość strat wysokich częstotliwości. Powrót do obwodu zastępczego z rysunku 6C ułatwi wyjaśnienie. Indukcyjność uzwojenia pierwotnego LPE pojawia się równolegle z rezystancją obciążenia RL, ale powyżej tej niskiej częstotliwości, około 50 do 150 Hz, reaktancja tej indukcyjności staje się tak wysoka w porównaniu z rezystancją RL, że prąd bucznikowany z rezystancji obciążenia staje się dość pomijalny. Powyżej tej częstotliwości LPE nie ma wpływu na charakterystykę częstotliwościową, która jest następnie określana przez rezystancję RA i RL, a zatem nie jest zależna od częstotliwości, do czego doszliśmy podczas omawiania parametrów niskich częstotliwości. Płaska charakterystyka częstotliwościowa jest utrzymywana do częstotliwości kilku tysięcy herców, a następnie zaczyna ponownie spadać, co nie jest wpływem poprzednich równoważnych obwodów, jak pokazano na rysunku 6. Brakującym elementem jest indukcyjność, którą reprezentuje wpływ strumienia magnetycznego, który rozprasza się z żelaznej ścieżki do otoczenia, a tym samym nie łączy obu cewek. Na rysunku 6 został pominięty, ponieważ nie ma wpływu na działanie transformatora przy niskich częstotliwościach. Naprawdę nie ma znaczenia, czy weźmiemy pod uwagę, że 99% strumienia łączy się ze 100% zwojów wtórnych, czy że 100% uzwojenia pierwotnego łączy się z 99% zwojów wtórnych. Poważny jest ilość strumienia do zwojów. Ale przy okazji omawiania procesu wszystko się rozjaśni. Indukcyjność, która istnieje w wyniku podzielenia strumienia pierwotnego łączącego wszystkie zwoje wtórne, jest ogólnie znana jako indukcyjność rozproszenia i może być mierzona dowolnym, standardowym mostkiem prądu przemiennego przez zwarcie zacisków wtórnych jako pomiar indukcyjności, która pojawia się na zaciskach pierwotnych. Uzyskamy ten sam efekt pomiaru, jeśli zaciski pierwotne transformatora są zwarte i pomiary wykonywane są na zaciskach wtórnych, ale wyniki tych pomiarów będą się różnić stosunkiem, jakim jest przekładnia transformatora do kwadratu. Ogólny wpływ tej indukcyjności rozproszenia na charakterystykę częstotliwościową można teraz łatwo dostrzec, biorąc pod uwagę jej położenie w obwodzie zastępczym, w którym występuje szeregowo z wtórną rezystancją obciążenia RL, jak na rysunku 12. Wraz ze wzrostem częstotliwości sygnału reaktancja LSC rośnie proporcjonalnie do częstotliwości. Ostatecznie stając się wartością porównywalną do rezystora obciążenia wtórnego RL, a wraz z dalszym wzrostem częstotliwości reaktancja LSC przekroczy RL. Napięcie sygnału wytwarzane przez generator jest teraz dzielone między trzy elementy obwodu. RA – równoważną rezystancję generatora, LSC – indukcyjność upływu i RL – wtórną rezystancję obciążenia. I dlatego V0 spadnie ze wzrostem częstotliwości w tempie 6 dB na oktawę. Punkt w zakresie częstotliwości, w którym spadek zaczyna być znaczący, no raczej arbitralnie, częstotliwość, przy której po prostu odpowiedź spada o 3 dB, jest funkcją stosunku reaktancji LSC do łącznej rezystancji obwodu RA plus RL. Gdy XSC jest równe 2πfLSC, to jest równe RA plus RL. Spadek wynosi 3 dB, i rośnie z szybkością 6 dB na oktawę, jak pokazano na rysunku 7b.
Podobieństwo między relacjami rządzącymi stratami przy wysokich częstotliwościach z tymi, które rządzą stratami przy niskich częstotliwościach, będzie widoczne na podstawie porównania rysunków 7a i 7b. Co to jest reaktancja rozproszenia? Już troszeczkę mówiliśmy sobie w poprzednim filmie przy omawianiu dwóch stanów pracy transformatora, ale zobaczmy, co pan Moir na ten temat napisał. Oczywiście, jeśli odpowiedź ma być dobrze utrzymana do najniższych częstotliwości, LSC musi zostać zredukowane do minimum, więc zostaną teraz rozważone czynniki wpływające na LSC. Po krótkim zastanowieniu się zauważymy, że indukcyjność rozproszenia wzrośnie wraz ze wzrostem liczby zwojów uzwojeń, zgodnie z normalnym prawem, że indukcyjność jest proporcjonalna do liczby zwojów do kwadratu. Nie można skorzystać z tej zależności w celu zmniejszenia indukcyjności rozproszenia, ponieważ jak widzieliśmy wcześniej, całkowita liczba zwojów jest ustalona przez odpowiedź, która jest pożądana na końcu zakresu niskiej częstotliwości. Alternatywnym sposobem postępowania jest zmniejszenie ilości strumienia upływu z uzwojenia pierwotnego, które nie łączy się z uzwojeniem wtórnym. Chodzi o to, aby uzwojenie wtórne było możliwie fizycznie jak najbliżej uzwojenia pierwotnego. Rozważone zostaną pewne możliwości. Najgorszym możliwym rozwiązaniem jest układ transformatora elementarnego z rysunku 11, w którym uzwojenie pierwotne jest umieszczone na jednym słupku żelaznym, a uzwojenie wtórne na drugim. To jest tak zwany transformator prętowy z dwoma karkasami. Rozproszony strumień podąża wówczas zgodnie z przedstawioną ścieżką i może stanowić znaczny ułamek całkowitego strumienia. Można go znacznie zmniejszyć poprzez nawijanie uzwojenia wtórnego na uzwojenie pierwotne, jak pokazano na rysunku 10, i rezygnację z laminatu wyrdzenia typu pokazanego na rysunku 11 na rzecz takich jak na rysunku 8. Tutaj moje wtrącenie. Dzisiaj najbardziej popularne są blachy EI z powodu dużej oszczędności materiałów podczas wykrawania, ale blachy te nie mają zorganizowanych elementarnych magnesów w jednym kierunku na całej ścieżce magnetycznej. Wróćmy do tekstu. Wyciek magnetyczny podążający wówczas ścieżką pokazaną na rysunku 10 będzie znacznie mniejszy niż w prostym układzie z rysunku 11. Dalszą redukcję rozproszonego strumienia można osiągnąć przez podzielenie jednego uzwojenia na dwie połowy i umieszczenie ich wokół drugiego uzwojenia. Ta technika podziału może być rozwinięta jeszcze bardziej, ponieważ zarówno uzwojenia pierwotne, jak i wtórne są podzielone na sekcje i przeplatane. Niektóre typowe układy pokazano na rysunku 13. Ta z rysunku 13b ma szczególne zastosowanie w obwodach przeciwsobnych, ponieważ dwie połówki pierwotne mogą mieć taką samą rezystancję przez użycie P/4 i P/4 szeregowo dla jednej połowy uzwojenia i P/2 dla drugiej połowy uzwojenia pierwotnego. To również wyrównuje indukcyjność upływu z jednej połowy uzwojenia pierwotnego do wtórnego. Istnieją dwa alternatywne podejścia do problemu zmniejszenia indukcyjności upływu, które są warte uwagi. Zmniejszenie odstępu między sekcjami pierwotnymi i wtórnymi jest niewątpliwie zaletą, ale ograniczenie tej techniki jest ustalone przez konieczność zapewnienia izolacji między uzwojeniami, między sekcjami zdolnymi do wytrzymania napięcia zasilania anody i wahań napięcia sygnału użytecznego. Zwykle wzmacniacze pracują z uzwojeniem wtórnym na potencjale masy lub bardzo blisko niego, a z uzwojeniem pierwotnym na potencjale zasilacza. Nowsze izolacje o wysokiej wytrzymałości dielektrycznej, które teraz się pojawiają, oferują znaczne korzyści w zmniejszeniu grubości izolacji między sekcjami. Pamiętajmy o roku napisania tego artykułu. Jak odnoszę się do czasu, pamiętajmy, że było to napisane w latach 60. Indukcyjność rozproszenia dowolnego konkretnego układu cewek można obliczyć z umiarkowanym stopniem dokładności i warto zbadać tę zależność i rzucić światło na czynniki odpowiedzialne za rozpraszanie strumienia. Prosty wzór, który daje dobrą zgodność ze zmierzonymi wartościami, to ten, który widzicie na ekranie. Symbole mają znaczenie pokazane na rysunku 14. Z tego widać, że indukcyjność rozproszenia zwiększa się przez wzrost promienia R uzwojenia, przez wzrost odstępu między cewkami S lub zmniejsza się przez wzrost L szerokość zwoju cewki. Laminacja rdzenia z długim i wąskim okienkiem, taka jak na rysunku 15a, da mniejszą indukcyjność upływową na zwój niż w przypadku okienka kwadratowego, takiego jak na rysunku 15b. Nie jest to całkiem zaleta, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, ponieważ laminaty z długimi oknami mają zwykle długie ścieżki żelaza,
a za tym mają niższą pierwotną indukcyjność LP na zwój niż laminaty z kwadratowym oknem. Niemniej jednak istnieje korzyść, którą można uzyskać przez odpowiedni dobór kształtki laminatu, inaczej blachy transformatorowej. Omówmy sobie teraz zniekształcenia. Ostatnią cechą, którą należy omówić, jest generowanie zniekształceń harmonicznych i zniekształceń intermodulacyjnych przez element z rdzeniem żelaznym. Nie jest to tak prosty temat i w konsekwencji zostanie omówiony bardziej szczegółowo niż wydawało się to konieczne w przypadku niektórych wcześniejszych cech. Jak powstają zniekształcenia w urządzeniu z rdzeniem żelaznym? Zasadniczo wynika to z nieliniowej zależności między siłą magnesującą H i wypadkową gęstością strumienia B wytwarzanego w rdzeniu żelaznym, ale jest to również spowodowane obecnością histerezy w materiałach magnetycznych. W idealnym materiale magnetycznym siła magnesująca H wytworzyłaby gęstość strumienia magnetycznego B proporcjonalną do H. Zatem gdyby H był podwójny przez podwojenie prądu lub liczby zwojów, B powinno się podwoić. Ponadto B powinno mieć tę samą wartość dla każdej określonej wartości H, niezależnie od kierunku, w którym płynie prąd w cewce magnesującej. Żaden z tych wymogów nie jest spełniony w obwodzie magnetycznym, który jest całkowicie wykonany z materiału magnetycznego. To, co się dzieje, ilustruje rysunek 16. Typowa zależność B od H dla stali transformatorowej. Zaczynając od prądu zerowego, w uzwojeniu magnesującym, ale przy rdzeniu żelaznym namagnesowanym przez poprzednie cykle zasilania, gęstość strumienia w żelazie rośnie w przybliżeniu proporcjonalnie do prądu od punktu A na rysunku 16, a następnie mniej niż proporcjonalnie od A do B i ostatecznie nasycając się w C. Wymagane tutaj są bardzo duże wzrosty natężenia pola magnetycznego, więc i prądu uzwojenia, aby wytworzyć bardzo mały wzrost strumienia magnetycznego. Jeśli kierunek przepływu prądu zostanie odwrócony, B zaczyna spadać nie wzdłuż ścieżki CBA, ale po nowej ścieżce DEF, gdzie wartości B są znacznie wyższe niż uzyskano dla tych samych wartości H, gdy H wzrastało. Prąd magnesujący musi zostać odwrócony, aby zredukować B do zera w punkcie F i podążając ścieżką symetryczną GHIKL, gdy H wzrasta do ujemnego maksimum. Odwraca się i powraca do zera. Istotne jest to, że ścieżka, po której podąża wartość B, obejmuje obszar, który nie jest linią prostą. Z zależności B do H na rysunku 16 można wywnioskować, że sinusoidalny prąd magnesujący z cewki pierwotnej nie będzie wytwarzał sinusoidalnego przebiegu strumienia w obwodzie żelaznym. Ponieważ napięcie wtórne jest proporcjonalne do szybkości zmiany strumienia, sinusoidalne napięcie wtórne może być wytwarzane tylko przez sinusoidalny przebieg strumienia magnetycznego, a ten z kolei będzie wytwarzany tylko przez niesinusoidalną falę prądu w uzwojeniu pierwotnym. W tym momencie wydaje się, że został osiągnięty impas w zakresie odtwarzania bez zniekształceń, które wymaga, aby napięcie sinusoidalne na siatce lampy wyjściowej wytwarzało napięcie sinusoidalne na stronie wtórnej transformatora głośnikowego, chociaż wykazano, że wynik ten można osiągnąć tylko przez dostarczenie prądu niesinusoidalnego do uzwojenia pierwotnego transformatora. Jednakże impas jest tylko wynikiem płytkiego przemyślenia problemu, ponieważ można wykazać, że jeśli impedancja źródła jest bardzo mała, to napięcie sinusoidalne przyłożone do uzwojenia pierwotnego transformatora spowoduje niesinusoidalny prąd pierwotny, sinusoidalny kształt fali strumienia magnetycznego i sinusoidalne napięcie wtórne. Istotną kwestię zawarto w zdaniu, jeśli opór źródła jest bardzo mały. A pytanie, które się zaraz nasuwa, brzmi: jak mały? W naturze występuje kilka nagłych nieciągłości i jest mało prawdopodobne, aby zniekształcenia okazały się zerowe, gdy rezystancja źródła wyniesie zero, a mimo to gwałtownie wzrośnie przy bardzo niskich wartościach rezystancji źródła. W tej kwestii zdrowy rozsądek ma rację. Szczegółowa analiza pokazuje, że procentowe zniekształcenie jest związane ze stosunkiem rezystancji obwodu do reaktancji indukcyjnej pierwotnego uzwojenia transformatora i jest funkcją maksymalnej gęstości strumienia, przy którym pracuje żelazny rdzeń. Tego ostatniego wyniku należy się spodziewać, ponieważ istnieje spory stopień proporcjonalności między H
i wypadkową B, jeśli gęstość strumienia nie może przekroczyć punktu A na rysunku 16. Niestety niska gęstość strumienia oznacza duży rdzeń i kosztowny transformator. Zalety źródła o niskiej rezystancji w minimalizowaniu zniekształceń harmonicznych są mniej oczywiste i wymagają bardziej szczegółowego wyjaśnienia. Jeśli generator o zerowej rezystancji i sinusoidalnym przebiegu napięcia dostarcza prąd do obciążenia rezystancyjnego, zarówno prąd, jak i napięcie mają przebiegi sinusoidalne. Gdy obciążenie rezystancyjne jest zastępowane przez indukcyjność, przebieg napięcia pozostaje sinusoidalny, ale przebieg prądu jest zniekształcony o odpowiednią wartość, aby wytworzyć sinusoidalny przebieg strumienia, a tym samym sinusoidalny przebieg napięcia wtórnego. Następnie okazuje się, że przebieg pierwotnego prądu zawiera wysoki procent trzeciej, piątej i siódmej harmonicznej. W stanie pośrednim, gdy w obwodzie jest obecna pewna rezystancja, prąd pobierany ze źródła jest mniej zniekształcony, ale zniekształcenia przebiegu napięcia są zwiększone. Ogólnie rzecz biorąc, jakikolwiek opór w obwodzie uniemożliwia indukcyjności ciągnięcie prądów harmonicznych, które są wymagane do utrzymania sinusoidalnego strumienia fali. Jeśli sinusoidalny strumień nie jest utrzymywany, to fala napięcia wtórnego będzie niesinusoidalna. Rozważając odpowiedź transformatora niskiej częstotliwości, wykazano, że rezystancja, która ma wpływ na odpowiedź, jest połączeniem równoległej rezystancji źródła i obciążenia. Ta sama równoległa kombinacja może mieć również wpływ na generowane zniekształcenia harmoniczne. Jeśli transformator z uzwojeniami o wysokiej rezystancji jest złym przykładem, te rezystancje uzwojeń należy dodać do rezystora obciążenia przed obliczeniem kombinacji równoległej. Większość producentów stali transformatorowych opracowała krzywe pokazujące zależność między zniekształceniami a stosunkiem efektywnej rezystancji obwodu do reaktancji uzwojenia pierwotnego. Typowe krzywe dla 4% stali krzemowej, powszechnie stosowanej w transformatorach bardzo wysokiej jakości, pokazano na rysunku 17. Najważniejszą informacją, jaką można uzyskać z krzywych, są bardzo duże zniekształcenia, które występują przy małych gęstościach prądu, gdy rezystancja źródła jest porównywalna z reaktancją pierwotnego uzwojenia transformatora. Wcześniej w tej rozprawie wykazano, że transformator o pierwotnej indukcyjności zaledwie 10 Hendrów miałby charakterystykę częstotliwościową tylko ze spadkiem o 3 dB przy 50 Hz, gdyby był użyty z dwoma pentodami EL34 pracującymi przy obciążeniu 3400 ohmów. Interesujące jest obliczenie zniekształcenia harmonicznego, które jest wytwarzane podczas pracy takiego transformatora. Przy częstotliwości 50 Hz indukcyjność 10 Hendrów ma reaktancję 3140 ohmów w przybliżeniu równą efektywnej rezystancji generatora przy użyciu dwóch EL34 w układzie przeciwsobnym. Odpowiednia jest zatem krzywa z lewej strony dla omega L równe R. Gęstość strumienia rdzenia, gdy moc wyjściowa osiąga znamionową wartość 20 W, można obliczyć na około 10 000 gaussów, wartość znacznie wykraczającą poza krzywą, ale widać, że zniekształcenia harmoniczne wynoszą do 12% przy gęstości strumienia wynoszącym zaledwie 3000 gaussów i nadal gwałtownie rosną przy wyższych gęstościach strumienia, co jest wynikiem całkiem nietolerowanym w transformatorach wysokiej jakości. Rozważenie alternatywnego rozwiązania polegało na zastosowaniu transformatora o indukcyjności pierwotnej wynoszącej 50 Hz, a tym samym o odpowiedzi płaskiej do około 10 Hz. Odwołanie się do wcześniejszej dyskusji wykazuje, że taka indukcyjność byłaby osiągnięta przy uzwojeniu pierwotnym 2400 zwojów na tym samym rdzeniu. Zwiększenie ilości zwojów obniża gęstość strumienia w rdzeniu przy pełnym obciążeniu 20 W do około 4500 gaussów, przy czym efektywna przenikliwość materiału rdzenia wynosi około 3200 przy tej gęstości strumienia. Wynikowa pierwotna indukcyjność wzrosła następnie do około 110 Hendrów, co daje stosunek pierwotnej reaktancji do efektywnej rezystancji źródła około 11,5 przy 50 Hz. Ekstrapolując krzywę na rysunku 17, stwierdzono, że zniekształcenia harmoniczne wynoszą około 1,7% przy pełnym obciążeniu, co jest bardzo znaczną poprawą wydajności. Liczby te jasno pokazują, że kiedy projektowany jest wysokiej jakości wzmacniacz, pasmo przenoszenia musi rozciągać się znacznie poniżej nominalnej częstotliwości wymaganej przez widmo sygnału audio, jeśli zniekształcenia harmoniczne nie mają być niedopuszczalne w sygnale niskiej częstotliwości. W tym konkretnym, choć typowym przykładzie, odpowiedź musi być płaska od 10 Hz, aby uzyskać wartość niekształceń tak niską jak 2% przy 50 Hz. Zmniejszenie gęstości strumienia wydaje się korzystne w zmniejszeniu zniekształceń harmonicznych, ale w dużym stopniu jest to iluzoryczna zaleta.
Zakładając, że gęstość strumienia jest utrzymywana poniżej około 5000 gaussów przy pełnej mocy znamionowej, dalsza redukcja niewiele daje, ponieważ chociaż odniesienie się do rysunku 17 sugerowałoby, że zniekształcenia spadają wraz z zmniejszeniem się gęstości strumienia, należy pamiętać, że w konsekwencji spada również pierwotna indukcyjność LP i stosunek ωL do R. Zatem nie ma bardzo znaczącego zmniejszenia procentowego udziału zniekształceń harmonicznych, ponieważ maksymalna gęstość strumienia jest zmniejszona. Żaden z obecnie, przypominam 1960 rok, dostępnych alternatywnych materiałów rdzenia nie daje żadnej nadziei na znaczną poprawę tej sytuacji. Krzywe z rysunku 17 sugerują również, że zniekształcenia można znacznie zmniejszyć przez zmniejszenie efektywnej rezystancji źródła. Na pierwszy rzut oka tetrody i pentody wydają się znacznie gorsze niż triody pod tym względem, ale dalsze badania nie zawsze potwierdzają ten pogląd. Dwie EL34 mają efektywną rezystancję nachylenia 30 tysięcy ohmów jako pentody w układzie przeciwsobnym, ale tylko 6 tysięcy ohmów, gdy są połączone jako para triod. Ale należy pamiętać, że efektywna rezystancja źródła z punktu widzenia generacji harmonicznych to rezystancja lampy i rezystancja obciążenia. Jako pentody dwie EL34 wymagają obciążenia anody do anody 3400 ohmów, co daje efektywną rezystancję źródła około 3000 ohmów. Jako triody rezystancja nachylenia padłaby do około 6000 ohmów, ale optymalne obciążenie wzrosłoby do 10 tysięcy ohmów, co daje efektywną rezystancję źródła około 3700 ohmów. Tak więc w tym przypadku lamp połączonych w układ triody jest nieco gorzej niż w przypadku tych samych lamp połączonych w układ pentody. Ultraliniowe działanie lamp w układach pentodowych lub tetrodowych zapewnia znaczne zmniejszenie efektywnej rezystancji źródła, co jest kolejnym dowodem przestarzałości prostego działania układów pentodowych lub tetrodowych. Ujemne sprzężenie zwrotne albo w całym wzmacniaczu jako reduktor zniekształceń, albo z anod lamp wyjściowych z powrotem do obwodu katodowego lampy stopnia wyjściowego jako reduktora impedancji źródła ma ogromne zalety i jest w rzeczywistości jedyną metodą uzyskania zniekształceń wartości w zakresie 1/10 przy pełnym obciążeniu znamionowym. To wszystko. Jeżeli chodzi o artykuł pana Moir, możecie zobaczyć sobie jeszcze dodatek, który jest policzony dla lampy EL34. I tak generalnie rzecz biorąc, w odniesieniu do wzmacniacza Williamsona, który tam omawiam równolegle, połączenie lamp mocy w układ triodowy, który jest w tym wzmacniaczu, no nie przynosi zbytnich korzyści, wykazano w tym artykule. Dlatego jest tam użyty tak wysoki indukcyjności na uzwojeniu pierwotnym transformator głośnikowy, żeby pogodzić wiele aspektów. O jakich? No, wynikało z tego artykułu, który wam właśnie przeczytałem. Tłumaczenie jest moje autorskie. Mam nadzieję, że rozjaśniłem wam tym artykułem kilka niejasności związanych z transformatorami. No nie jest to łatwy temat. Dla mnie jest jasne, co pan Moir próbował przekazać. Nie zapominajcie proszę, że to jest druga część filmu, materiału o dwóch stanach pracy transformatora. Teraz pewnie wiecie, dlaczego zacząłem właśnie od tamtego tematu. To wszystko. Trzymajcie się. Mam komunikat dla wszystkich tych, którzy subskrybują mój kanał i oczekują nowych treści. Z powodów osobistych muszę tymczasowo zawiesić prezentowanie nowych filmów. Oczywiście oprócz tych, które są już zaplanowane i wgrane na serwer YouTube, one się pojawią w zaplanowanym czasie. Po krótkiej przerwie, mam nadzieję, że krótkiej, pojawią się nowe treści, więc nie usuwajcie subskrypcji. Proszę Was o cierpliwość i pozdrawiam. Trzymajcie się.